Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik, przedostatni w tym roku mam nadzieję. Serdecznie zapraszam na program, pewnie ciut krótszy niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że bardzo ciekawa. Zaczniemy od przejrzenia ogłoszeń. Napisałem kiedyś taką książkę, Samochody marzeń, 50 aut, którymi warto się choć raz w życiu przejechać i na które cię stać. O czym jest książka mówi już tytuł z rozwinięciem i nie reklamuję jej, bo jest od dawna niedostępna, ale jednym z tych 50 aut było Mitsubishi Outlander Turbo. I właśnie od takiego samochodu zaczniemy. Jest z 2005 roku. Według deklaracji sprzedającego jest to auto bezwypadkowe. Przebieg to 284 tysiące km. Dwulitrowy silnik turbo mocy 204 koni ma dołożoną instalację gazową i to piątej generacji wtrysk ciekłego gazu. Rozrząd zmieniony, klimatyzacja działa, auto jest bez korozji, ma nieco unowocześnione wnętrze, wyciszone drzwi, zamontowane nowoczesne radio z Androidem. Swoją drogą nieźle to wygląda. Cena to 19,5 złotych. Kolejna, druga. I ostatnia dziś propozycja to Toyota Avensis 2015 rok, polski salon, auto bezwypadkowe i mimo niewielkiego przebiegu, 27 tysięcy km było ono regularnie serwisowane. Cena to 69 tysięcy złotych, pod maską benzyna 1.8 i skrzynia manualna. I auto jest jak nowe w zasadzie, do tego ma dwa komplety opon. Ta część programu wspierana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. Jakby się Państwo zastanawiali, co to są te elementy tłumienia wibracji, są to na przykład poduszki silnika albo tuleje wahacza. A teraz garść aktualności. Naprawdę ciekawy tydzień za nami. Toyota ogłosiła elektryczną mobilizację, do niedawna nie miała żadnego modelu w ofercie i głośno krytykowała bezrefleksyjną przesiadkę na wtyczkowozy, ale w końcu jeden zademonstrowała, opowiadałem odcinek temu BZ4X czy jakoś tak. A chwilę później pojawiło się 15 nowych modeli, wszystkie elektryczne. Czy jest w tym jakieś rozchwianie jaźni? Z jednej strony krytykują, zbierają się w siłę i organizują przeciwko, a jednocześnie wspierają i deklarują: wręcz przeciwnie, to najlepsze co mogli zrobić z powodów opisanych już dokładnie tydzień temu jak jest się opozycją i chce ogłosić wotum nieufności, to trzeba to zrobić w sposób konstruktywny i właśnie tak zrobiła Toyota. I coś mi się wydaje, że dzięki temu zabiegowi oraz deklaracji, że marka Lexus od 2035 roku będzie wyłącznie elektryczna, będzie ciekawie w najbliższym czasie. Poza tym, co mieli zrobić, jeśli chcą sprzedawać auta w Europie w następnej dekadzie, to będą to musiały być auta elektryczne. Tak to przynajmniej wygląda na ten moment, chociaż coraz częściej docierają sygnały świadczące o tym, że niekoniecznie, że w tej narracji zaraz coś się zmieni. Do Toyota wrócimy za moment, teraz Volkswagen i bardzo ciekawa informacja, która pojawiła się kilka dni temu na stronach dla mediów. Otóż okazuje się, że firma Volkswagen, ta, która najwięcej zyskała na hołubieniu diesla w związku z jego niską emisją CO2, ta, która najwięcej straciła na diesla, gdy okazało się, że kręciła przy oprogramowaniu, to ta słynna Dieselgate, właśnie ta firma wprowadzi do sprzedaży takie TDI, które umożliwi emisję CO2 o 70 do 95% niższą niż do tej pory. Jak? Czemu? Kiedy? Silniki mają być dostosowane do paliwa oznaczonego symbolem HVO, to uwodornione oleje roślinne, upraszczając, to tak zmodyfikowany olej rzepakowy, albo nawet zużyty olej z baru z frytkami, że nadający się do zastosowania w silnikach wysokoprężnych, oczywiście również odpowiednio zmodyfikowanych, albo jako mieszanka do ropy naftowej. Skąd się bierze ta niska emisja CO2? Oczywiście nie z rury wydechowej, tylko faktu, że olej pochodzi z roślin, a rośliny kiedyś rosły i produkowały tlen, a wchłaniały CO2. To taka księgowość kreatywna tak naprawdę, ale grunt, że już to kiedyś było. Miałem volwodnik. Na olej roślinny i znowu będzie. Czemu? Prawdopodobnie ktoś w Volkswagenie uświadomił sobie, że w samych tylko Niemczech są tysiące firm, których kierowcy pokonują codziennie tysiące kilometrów, i że elektryki, a tym bardziej hybrydy doładowywane z gniazdka, to nie dla nich. Jeśli pracownik jest w pracy 8 godzin, z czego 2 godziny wisi na ładowarce albo jej szuka. To przecież nie ma sensu. I dlatego diesle, podstawa i fundament niemieckiego rozwoju gospodarczego od wielu lat, zostaną z nami prawdopodobnie dużo dłużej niż jeszcze miesiąc temu się spodziewaliśmy. Mało tego wygląda na to, że to już od dawna na jakimś szczeblu zostało uzgodnione, tylko ludziom, czyli nam, zapomnieli o tym powiedzieć. Skąd taka śmiała teza? Od października wiemy, że Orlen buduje za 600 milionów złotych instalację przemysłową do produkcji HVO. Ma być gotowa w 2024 roku, za 2-3 lata mniej więcej 300 tysięcy ton rocznie mogą produkować. Rocznie w Polsce sprzedaje się plus minus 20 milionów metrów sześciennych oleju napędowego. Jeśli przeliczymy tony na metry sześcienne, bo litr ropy waży 830 gramów, to mamy 300 tysięcy ton na 16 milionów ton. Ale od czegoś trzeba zacząć. No i najważniejsze pytanie to kiedy? Kiedy Volkswagen ruszy z produkcją tych silników? W czerwcu, którego roku zapytają Państwo. A no, tego, co się skończy zaraz? Ruszyli w czerwcu. Jak ktoś kupił diesla wyprodukowanego w lipcu, swoją drogą to z pięć osób pewnie tylko było, to już to ma. I dowiadujemy się o tym w grudniu. Jak przyszedł czas, jak się ta cała elektromobilność zaczyna może niekoniecznie sypać, co chwiać raczej, zwłaszcza przekonanie, że od 2030 roku nie będzie innej możliwości. Na koniec do Toyota wrócimy, ale nie tylko do niej, bo na przyszłe wpływy z subskrypcji liczą też General Motors 25 miliardów rocznie, Stellantis 23 miliardy od roku 2030. Co to są te subskrypcje? Subskrypcje? Niewielkie płatności jak za Netflixa, YouTube Premium, czyli bez reklam, albo konto mailowe bez reklam, albo większy wirtualny dysk, albo jakieś aplikacje do ćwiczeń, albo muzyka. Przykładów są tysiące, pewnie więcej, ale w branży moto to rzecz do tej pory praktycznie nieznana. Choć już od kilku lat mówiło się o tym, że auta będą wyjeżdżały z fabryki w pełnych wersjach, ale z zablokowanymi niektórymi funkcjami, czyli mamy grzane fotele w sensie konstrukcyjnym, są maty, ale nie zapłaciliśmy, to nie mamy. Przycisk nie jest problemem, no bo teraz wszystko jest dotykowo. Ekranowe. Ale jak pojedziemy do dealera, bo jednak w tyłek zimno, to on nam to włączy za 500 dolarów na przykład. Taki był pomysł kilka lat temu, jednak nieco ewoluował. Nie chodzi o to, by wziąć raz, chodzi o to, by brać co miesiąc. Mało, ale brać. Nawigacja 30 zł miesięcznie. System wspomagający 10 zł. W pakiecie z bezkluczykowym dostępem 50 w promocji. Bzdura: wspomniana już dzisiaj Toyota uruchomiła pilotażowy program. Za 8 dolarów miesięcznie można sobie w Stanach zasubskrybować zdalne uruchamianie pojazdu z kluczykiem. Co ciekawe, ta funkcja jest na początku darmowa przez 3 lata w przypadku aut z niższym, nawet 10 lat z wyższym poziomem wyposażenia. Dopiero po tym czasie wyłączą i będą kazali płacić. W Mercedesach EQS wszystkich tylna oś jest skrętna, ale na niektórych rynkach, na przykład w Niemczech, trzeba zapłacić prawie 500 euro rocznie, by z tego korzystać. 1200 euro i będzie działało przez 3 lata. Kolejna porcja motoryzacyjnych aktualności i ciekawostek już za tydzień. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów firmę AutoDNA umożliwiającą sprawdzenie używanego samochodu po numerze Win oraz firmę ProDictech, która produkuje mierniki lakieru. I specjalnie dla Państwa, specjalnie dzisiaj mamy świąteczną promocję na te mierniki w obudowie pistoletowej z wykrywaniem ocynku, czyli takie, jakich, z jakich korzystamy najczęściej. I one są nie dość, że w promocyjnej cenie to jeszcze w świątecznym opakowaniu. Ford Kuga to auto cieszące się ogromną popularnością od chwili debiutu w 2008 roku, a i tak dość szybko, bo już w roku 2013 pojawiła się druga generacja. Nieco większa, lepiej wykonana i wykończona, mniej surowa w środku. Tak jak jedynka była jeszcze jakimś kompromisem pomiędzy autem podwyższonym, którym od czasu do czasu zjeżdża się z asfaltu, a kompaktem, tak przy drugiej nikt nie miał złudzeń. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu i tak nie jeździli tym autem po bezdrożach, a ci, którzy auto kupili, licząc na to, że od teraz to co tydzień góry, jeziora i las, jednak zostali przed telewizorem, więc ten kompromis jest mniej wyczuwalny. Z korzyścią dla przeciętnego użytkownika to jest po prostu zwykłe, kompaktowe auto, tyle że nieco wyższe. I właśnie taką kugę dzisiaj sprawdzimy. 2.0 diesel, czyli bardzo dobry silnik, chyba jeden z najlepszych, znany również z Peugeotów i Citroenów. 162 tysiące przebiegu, 2013 rok, 55 tysięcy auto kosztuje. I ma niestety skrzynię Powershift. I to nie jest dobra skrzynia, każdy to wie, ale też nie ma co popadać w skrajności. Jest to dużo gorsza skrzynia w aucie za 20 czy 25 tysięcy niż w takim za 50 czy 80, nawet jeśli mają podobny przebieg. Dlaczego? Bo jak się popsuje, a prędzej czy później to zrobi, to naprawa, nawet 80 tysięcy, może być bolesna, ale mieć sens, jeśli to auto w miarę nowe i drogie, albo katastrofalna i niemal nieopłacalna, jeśli auto jest warte 20 tysięcy, no to po włożeniu 10 tysięcy w naprawę nadal będzie warte 20 tysięcy, choć z papierami na tę naprawę łatwiej je będzie sprzedać. W egzemplarzu, który mam sprawdzić, jest właśnie Powershift, ale po naprawie na gwarancji, to dobra wiadomość. Jednak spotkałem się kilka razy ze skrzyniami świeżo po naprawie po adaptacji, które nie jeździły jak powinny, szarpały, zwłaszcza po rozgrzaniu. Więc z takim autem naprawdę trzeba chwilę się przejechać i na tej skrzyni skupić, żeby potem płaczu nie było. Jednak zanim to zrobimy, skorzystajmy z bas autodena, by sprawdzić, czy jest sens jechać. Auto jest ze Szwajcarii, a win podany w ogłoszeniu. Mamy szczegółowe informacje co do wyposażenia, ale historii auta nie ma. To Szwajcaria, niestety, kraj, który bardzo pilnuje, by to co rozbite wyjechało z kraju za jak najwyższą cenę. Dostęp do informacji tę cenę oczywiście zaniża. Wystarczy popatrzeć na auta ze Stanów. I jest to drugi powód, dla którego nie lubię tego kraju. Pierwszy jest taki, że oni tam jedzą koty. Ale wróćmy do kugi. Jadę na oględziny i pierwsze wrażenie nie jest zbyt dobre. Spodziewałem się auta, które zostało sprowadzone z usterką mechaniczną, jednak tutaj ewidentnie była jakaś naprawa blacharska. Zderzak odstaje, ma też wyraźnie inny odcień, a kratki są powciskane byle jak. Z lewej strony jest dziwnie. Te szczeliny są zupełnie inne niż z prawej. Uszczelka odstaje i wszystko jest poobcierane na krawędziach. Tu jest maska, tu błotnik. A tu drzwi z jakimś naddatkiem lakieru, chyba. Listwa drzwi z tyłu chyba z metra została ucięta, albo za ślepkę ktoś zgubił. Z prawej strony wygląda to tak. Odcień lakieru też mi się nie podoba, to znaczy, widzę, że to było malowane. Jak staram się wytłumaczyć, czemu to widzę, to zawsze mówię o ilości brokatu na centymetr kwadratowy na sąsiadujących elementach. Nie żebym liczył, ale porównuję. Tył ok, prawa strona znośnie. Pora wyciągnąć miernik. Wzór z dachu. No tak, dach malowany, szpachli na nim nie ma, ale lakierowany był cały. Lewy błotnik to najtańszy chiński zamiennik, jest nieocynkowany. Drzwi kierowcy malowane, tył już lepiej, chyba. Klapa malowana. Prawa strona malowana nie była. Tutaj mamy wzorcową wartość 100 mikronów mniej więcej. I jeszcze raz dach na tych samych ustawieniach miernika, 180 i 120 130 z przodu. Na masce ocynkowanej również. Jednak ona też była lakierowana. Pod maską śruby odkręcane, błotniki też. Tu jest lewy fartuch, a tu prawy. Fartuch to ta metalowa część pod błotnikiem. To nieźle szurnięte było w takim razie i jest byle jak poskładane, oby jak najtaniej. Nawet po osłonie silnika to widać. Prawa lampa oryginał 2013 rok, lewa 2019. Powinienem już jechać, bo zimno i wieje, ale jeszcze zajrzę do środka. I od tego powinienem zacząć. To jest konsola po regeneracji. W Fordach nie ma takich znaczków. Są takie, to z B-Maxa, a w Kudze bardziej tego typu, czyli w zaokrągleniu. Ale łobuzy regenerujące deski tego nie potrafią. Pasy oczywiście po regeneracji, nawet okolicznościowy filmik nagrałem, ja słyszę różnicę. Oprócz tego daty na pasach są zgodne z produkcją auta, a nie powinny. Po zrobieniu awantury sprzedającemu i konstruktywnym wyjaśnieniu, czym się może skończyć wypadek, ponowne, w takim aucie spadam. Nie ma sensu tego nawet odpalać. Bardzo dziękuję. Link do oficjalnego sklepu firmy Prodigtech i świątecznej promocji znajdą Państwo w opisie filmu. Link do kodu rabatowego od firmy Autodna dla widzów Motodziennika również znajdą Państwo w opisie filmu. Życzę Państwu wesołych świąt, bezpiecznych podróży. I do zobaczenia już za tydzień.